Plusligowy pociąg zmierza do ostatniej stacji. To już ostatnie podrygi sezonu 2022-2023. Powołania Nikoli Grbicia w ostatnim tygodniu wzbudziły wielkie poruszenie, wielkie dyskusje. A co nas czeka jeszcze? Wisienka na torcie w postaci możliwie 6 spotkań pomiędzy grupą Azoty z Zaksą Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskim Węgrem. To jest finał Plus Ligi i finał Ligi Mistrzów. Te tematy dzisiaj poruszymy z Chwapkiem, czyli z Dominikiem Chwapisiewiczem, trenerem Ślepska Malów Suwałki. Cześć Dominik, jak leci? Dzień dobry, witam wszystkich. Na ten moment jest krótki odpoczynek, z czego osobiście bardzo się cieszę. Myślę, że moi zawodnicy również, ponieważ zapracowali sobie, aby móc chwilę odetchnąć. Jeszcze czekają nas pewne sprawy marketingowe w Suwałkach. Trzeba będzie na chwileczkę wrócić, a potem już takie wakacje pełną piersią. A czy możesz zdradzić, jakie masz plany na wakacje? Czy to raczej będzie w obrębie, w granicach Polski, czy wybywasz gdzieś w ciepłe kraje? Nie, zabieram żonę i dzieciaki do Egiptu, fruniemy sobie na trochę, aby O naprawdę proszę. odetchnąć maksymalnie, jak się tylko da. No to życzę udanego odpoczynku. Wspomniałeś właśnie o sprawach marketingowych. Jak długo jeszcze potrwa te spotkanie ze sponsorami? Wiemy, że no, to są jednak zobowiązania również kontraktowe, prawda? Jakby nie było, no, dzięki sponsorom funkcjonuje sport zawodowy, dzięki ich pracy wykonywanej za dnia i przez parę lat, bo to są często też firmy przekazywane nawet z pokolenia na pokolenie. My możemy mieć swoją pracę, swoją pasję, możemy zarabiać pieniążki, także to bezapelacyjnie należy uskuteczniać takie akcje. Myślę, że jeszcze około 2 tygodni spędzimy w Suwałkach, po czym będzie można rozjechać już się do domu i oczekiwać kolejnego sezonu. Świetnie. Dominik, właśnie a propos jeszcze tego sezonu, który, tak jak wspomniałem, ostatnie spotkania sezonu 2022-2023, twój zespół, Ślepsk Malów Suwałki, zajął ostatecznie 9. miejsce przez długi czas. Myślę, że do samego końca sezonu uchodziliście też za jedną z takich jedną z pozytywnych zaskoczeń. Wręcz w pewnym momencie była to rewelacja, bo znajdowaliście się na 5. placu. Także wasz bilans w tym sezonie to 13 zwycięstw, 17 porażek plus te dwa zwycięstwa z Lukiem Lublin o 9. miejsce. Czy mógłbyś w krótki sposób podsumować ten sezon? Jaki on był? To był na pewno długi sezon, okraszony na pewno też wieloma mikrourazami. Natomiast czy mógłbym poznać twoje zdanie na ten temat? No to jeśli zaczniemy od takich mikrourazów czy urazów, to dotyka każdy zespół tak naprawdę na przestrzeni sezonu. Jednych mniej, drugich bardziej, ale to jest nieuniknione i o tym nie ma nawet co tam za bardzo mówić. Oczywiście, jeśli wypadają ci jakieś dwa podstawowe ogniwa na dłuższy okres czasu, typu 3-4 tygodnie, to są takie kontuzje i to dotyka takich zespołów, powiedzmy jak Zaksa, Jastrzębie, Zawiercie, Resowia, Warszawa, to na pewno ma to jakiś wpływ, czego doskonałym przykładem była właśnie Warszawa na samym początku, co nie mogła grać z Kevinem Tilly, nie mogła grać z Arturem Szarpukiem i od razu było widać, gdzie ten zespół się znajdował w tabeli, pomijając tam jeszcze inne animozje dotyczące trenera. Potem wziął to Piotrek Giraban i całe szczęście, że Polak dostał kolejną szansę i pokazał, na co go stać i wyciągnął ten zespół z niezłego dołka i końcówkę sezonu, nawet nie końcówkę, już drugą część sezonu i końcówkę, to myślę, że Warszawa grała na takim potencjale, jakim ma i niewiele brakowało, aby jeszcze bardziej poważnie zagrozić Zaksie. A jak Zaksa potrafi grać, to doskonale wiemy. Co do mojego zespołu, to tak jak powiedziałeś, no, pierwszą część mieliśmy bardzo, bardzo dobrą. Tam myślę, że graliśmy praktycznie swojego maksa przez cały czas. Skończyliśmy rundę na 6. miejscu, zakwalifikowaliśmy się do ćwierćfinału Pucharu Polski. Do ostatnich momentów walczyliśmy o playoffy, jednak końcówka nie była najlepsza w naszym wykonaniu. Tych parę punktów nam brakło, aby przegonić zespół z Nysy, który awansował do playoffów i również miał bardzo dobry sezon, tak? Po ostatnim kompletnie nieudanym trzeba powiedzieć, że Nysa miała również świetny sezon. Także cóż mogę powiedzieć więcej? No, był mały niedosyt na samym początku, jak już trenowaliśmy przed tymi miejscami, przed gromą miejsca 9-10, to
Te treningi wyglądały różnie i porozmawialiśmy raz sobie z zespołem, to wszyscy jednogłośnie z kapitanem Bartkiem Filipiakiem na czele powiedzieli, że czują taki niedosyt i jeszcze teraz jest taki moment, że ciężko jest się zebrać, żeby tak maksymalnie trenować. I ja się z tym zgadzam, bo te myśli towarzyszą zawodnikom na początku, tak? Gramy o coś, powiedzmy, dla naszego klubu, o coś dużego. Za chwilę to pryska jak bańka mydlana i musimy się zmierzyć z jakimś meczem, z emocjami przede wszystkim mniejszego kalibru. I pod tym się podpisuję w 100%, jednak za moment wskoczyliśmy już na lepszy poziom treningu i myślę, że to mogło też zaważyć o tym, że mamy to 9. miejsce, a nie 10. Doskonałym przykładem również tego był Olsztyn, że bardzo dobra gra z Zawierciem, bitwa do samego końca, tam ładunek energetyczny, emocjonalny był na pewno bardzo wysoki i 2-3 dni po tym nie da się tak grać o O siódme zupełnie inny miejsce. cel. Nawet Averil podsumował to jeszcze bardziej dobitnie. To już nie wnikam, bo nie jestem w tym zespole, nie jestem w tej szatni, że już jest część była chłopaków, których kompletnie nie zależało, czy się nie przykładało, czy kolokwialnie mówiąc, miała na to wywalone. A tak też nie powinno być, bo pieniądze pobiera każdy do końca kontraktu i mimo wszystko może być słabszy dzień. Wiadomo, co wspomniałem wcześniej, te emocje, które towarzyszą graniu o coś większego, jeśli to schodzi, to dzień, dwa, może być jak najbardziej taki przysłowiowy kapeć, że zawodnik jest wypruty, że ta chęć nie jest taka sama i adrenalina na pewno nie jest taka sama jak w przypadku grania o miejsca wyżej. No jednak zaraz masz ten mecz o te 7. miejsce, też lepiej być 7. i 8. Ja wiem, że to nie zrekompensuje ci tego, że byłeś niedaleko czwórki i gry o medale, no ale jednak to jest też praca i to pokazuje, jaki zawodnik jest tak naprawdę, jak jest profesjonalny, jak do tego podchodzi, bo my trenerzy też byśmy mogli, nie wiem, nie przyjść na trening, tak, albo powiedzieć rozgrzewka, zagrajcie sobie 5 setów, albo będziemy grali przez tydzień małej gry, albo w piłkę nożną pokopiemy. I to też by świadczyło o tym, że my do tego profesjonalnie nie podchodzimy. Także jak najbardziej to gdzieś tam rozumiem ten moment, ale jeżeli ktoś do końca odpuszcza, to tego nie jestem w stanie zrozumieć. I tak krótką puentą, no prezes Winnik wystawił nam taką piątkę z minusem za ten sezon i pod tym jestem w stanie się podpisać dwoma rękami, bo była szansa, przez długi okres mieliśmy szanse na playoffy również w swoich rękach i ani z Olsztynem, ani z Lublinem wtedy nie potrafiliśmy nagrać żadnych punktów i to też zadecydowało o tym końcowym naszym 9. miejscu ostatecznie. Piątka w skali szkolnej, rozumiem, 5-6. Pięć No na sześć. powiedzmy, ale chyba w tej starej szkolnej do 5 tylko. A, okej. Okay. A, okej, okay. No to super. Najważniejsze, że prezes jest zadowolony. Tak jak wspomniałeś, te mecze o siódme, czy o. No w tej chwili, wczoraj został rozegrany mecz o piąte miejsce akurat, który jeszcze możliwie jest miejscem o coś, bo tam jeszcze wchodzą kwestie europejskich pucharów. Natomiast. Co roku wraca przy okazji playoffów ta dyskusja właśnie, czy grać te spotkania o miejsca 7, 9, 11, czy już lepiej nie dać chłopakom świętego spokoju, bo tak jak wspomniałeś, przykład Olsztyna, który do samego końca, do ostatniej piłki bił się o czwórkę czołową i 3 dni później musi wyjść na mecz o zupełnie inny cel, o 7. miejsce. Czy to twoim zdaniem jest dobrym rozwiązaniem, żeby rozgrywać tego typu spotkanie, to są tak zwane siatkarskie dożynki, jak to trenerzy mają w zwyczaju namawiać, czy po prostu już warto byłoby odpuścić chłopakom i dać im święty spokój. No to jak zwykle kij ma dwa końce, bo z perspektywy powiedzmy zawodników, czy nawet trenera, to można powiedzieć, po co to grać? Faktycznie zajmujemy miejsca, jakie mieliśmy po rundzie zasadniczej i koniec. Ale z punktu widzenia sponsorów, tak, to już poruszaliśmy ten temat, którzy dają swoje pieniądze na klub. Dla nich to są dwie dodatkowe transmisje w telewizji. Dla telewizji to też jest jakiś tam kawałek tortu. Także patrząc tych dwóch biegunów, to można by było powiedzieć, że gdzieś tutaj jest trochę racji i tutaj jest trochę racji. I dlatego ten kompromis trzeba wypracować. Jeśli już mamy grać o te miejsca, to bardzo dobra, że jest formuła 1-1 plus złoty set, a nie, że ktoś wymyśliłby jeszcze do dwóch wygranych.
czy nie daj Boże do trzech, to to już by było taką kompletną bzdurą. Natomiast jeśli mamy to rozgrywać, tak jest ustalone, to jako profesjonalni sportowcy, trenerzy powinniśmy się do tego zaadoptować. I jeszcze raz podkreślę, możemy się tylko cieszyć, że formuła tego spotkania to jest, tych spotkań to jest 1-1 i złoty set, bo inaczej mogłoby być to dużo, dużo, dużo trudniejsze do zniesienia, zwłaszcza dla psychiki. Rozumiem. Dominik, czy ty chciałbyś kogoś? Ja wiem, że trenerzy tego nie lubią robić na koniec sezonu, ale może ty byś chciał wyróżnić kogoś konkretnego w swoim zespole po tym sezonie? Konkretnego? Ciężko powiedzieć tak konkretnego, bo mógłbym wyróżnić na przykład nieoczekiwanie dla wielu, myślę, Arkadiusza Żakietę, chłopaka, który ma 30 lat, pierwszy sezon w Plus Lidze, zbyt wielu szans nie miał, bo Bartek Filipiak prezentował się naprawdę siatkarsko podczas całego sezonu najlepiej Bardzo od dobrze. kilku swoich lat, co również było zasługą poniekąd Matiego Sancheza, bo bardzo dobre połączenie mają ze sobą. Ale Alek, mecz z Warszawą, jeden z pierwszych, to była bodaj trzecia kolejka u nas. Bartek miał trochę słabszą dyspozycję dnia. Arek rozegrał ponad dwa sety tam, czy 2,5, i to on nam pociągnął ten mecz. I to mówię z pełną odpowiedzialnością, bo chyba skończył z jednym blokiem i na prawie 60%. Chłopak, który grał do tej pory z pierwszej lidze, wspierał również swoich kolegów z kwadratu bardzo żywiołowo i emocjonalnie. Był bardzo zawsze zaangażowany w trening, był bardzo zawsze zaangażowany w drużynę, gotowy do wejścia nawet na jedną czy dwie akcje w każdym momencie. Także tak nietypowo to chciałbym jego wyróżnić ze swojej całej drużyny, mimo że nie był aktorem pierwszego planu, jednak wiadomo, no, w sportach zespołowych bez aktorów drugiego planu ten pierwszy plan nie za bardzo ma prawo bytu i na pewno nie mógłby grać na takim poziomie, jeżeli ci zawodnicy, którzy mniej grają, by nie deptali im po piętach i na treningu nie wynikałaby taka konkretna już rywalizacja między sobą, a u mnie na treningach często tego doświadczałem i tylko mogłem się cieszyć, że trenujemy na takim, a nie innym poziomie. A powiedz mi, czy na przestrzeni całego sezonu ktoś wykonał znaczący progres, bądź też jako drużyna wykonaliście w jakimś konkretnym elemencie progresy, na który ty zwracasz uwagę i który cię cieszył? No to na pewno progres od początku do końca zrobiliśmy w naszej grze obronnej, w naszych systemach, zwłaszcza gdy Sanchez jest pod siatką, bo to nie ma co ukrywać, że gdzieś tam Jest wyzwanie. jest to wykorzystywane przez przeciwne drużyny w większym bądź mniejszym stopniu w różnych momentach seta czy meczu. I tutaj na pewno zrobiliśmy progres, bo na początku nie do końca tak staliśmy i trzymaliśmy pozycję. Jak mieliśmy, jakbym sobie tego życzył, czym dalej w las, tym wyglądało to naprawdę lepiej. No i połączenie Matiego Sancheza, na przykład przede wszystkim z naszą grą na pajpie, to też tam gdzieś ewoluowało spokojnie i powoli, ale jest na pewno ku końcowi na duży plus. I jak wspomniałem wcześniej, również no, linia Sanchez-Filipiak. Na początku to wiadomo, do wszystkiego potrzebujesz trochę czasu powtórzeń, zwłaszcza że Mati przyjechał do nas po kadrze bardzo późno. Nie zawsze to oddaje od razu, ale jak sezon pokazał, Bartek zakończył plusligowe potyczki w czubie punktujących, w czubie Tak. atakujących, gdzie już go dawno nie było, a tak jak już powiedziałem, to też się nie bierze z nikim. No, oczywiście to jest jego zasługa, ale również Matiego, jak mu te piłki posyłał, kiedy. Zgadza Także się. tak to Świetny wyglądało. sezon również Sancheza, który Kuba Benargi jest dużym fanem twojego rozgrywającego. Tak. No, słucham, oglądam, no, I się to wie. cieszysz. No bo Tak, tak. nie ma co ukrywać, że jak on by miał te 15 centymetrów więcej, no to Suwałki dawno by omijał już szerokim łukiem i grałby w top dwóch, trzech klubach, jak nie w Polsce, to we Włoszech i za pół miliona euro czy więcej, taka jest prawda. Dominik, ostatnio pojawiła się, nie wiem, czy plotka, czy informacja, to już ty musisz zweryfikować o twoim nowym kontrakcie, że będzie przedłużony o jeszcze jeden sezon. Czy możesz to potwierdzić? No tak. Mogę potwierdzić, że z prezesem Winnikiem odbyliśmy dwie rozmowy. Wszystko jest potwierdzone. Myślę, że sfinalizujemy to na papierze teraz w maju, jak przyjadę i mój nowy kontrakt będzie
obowiązywał do maja 2025. Super, więc serdecznie gratuluję. No, dziękuję bardzo. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ bardzo dobrze mi się pracuje w Suwałkach, bardzo dobrze tam się odnalazłem, bardzo dobrze reaguje lokalna społeczność na siatkówkę, co myślę frekwencja na naszej hali pokazuje dobitnie. Praktycznie co mecz około 2000 fanów na te mecze, powiedzmy, z Inter bardziej interesującym przeciwnikiem, bywało prawie po komplecie. Nie odzwierciedlała tego telewizja, ponieważ jeśli karnety są sprzedane, a ileś osób karnetowiczów nie przyjdzie, to gdzieś tam są te pustki, ale bilety były wysprzedane parokrotnie podczas tego sezonu do ostatniego i to na pewno cieszy. Także na pewno w Suwałkach jest bardzo dobry klimat do siatkówki. Treningowo mamy perfekcyjne warunki, nic więcej tam nam nie potrzeba. Halę mamy dla siebie, możemy z niej korzystać kiedy chcemy, możemy zmieniać godziny jak nam się podoba. Całe zaplecze od strony siłowni, od strony fizjoterapii, także nic, tylko pracować i cieszyć się siatkówką. To ostatnie pytanie a propos Twojej drużyny. Czy no, ekipa na nowy sezon jest skompletowana i czy w Twoim odczuciu będzie ona silniejsza od tej, która zakończyła dopiero co rozgrywki? Ekipa jest skompletowana. Czy będzie silniejsza, czy słabsza, to naprawdę jest to ciężko powiedzieć i również oczywiście, że to będzie uzależnione od konkurencji. Jednak tak na szybko, trzeźwym okiem będzie to mniej więcej porównywalny zespół. Tak? Ani dużo lepszy, ani dużo gorszy. Mniej więcej będzie to, może będzie trochę inna konfiguracja w zespole, ale cała wartość jako zespół, jako czternastka ludzi będzie na zbliżonym poziomie, a jak spotkamy się może w kwietniu czy w maju przyszłego roku, to już wtedy będziemy wiedzieli. Jasne. Tak to wygląda na ten moment. Okej. Dominik, dobra, w takim razie no, życzę udanych wakacji Tobie i zespołowi, natomiast chciałbym przejść w miarę płynnie do kolejnego tematu, który chciałem z Tobą mówić, mianowicie kadra Polski. Nikolaj Grbić w ostatnim tygodniu powołał 30 zawodników na sezon 2023. Rok 2023, przepraszam, nie sezon. Dopytać Cię chciałem, czy jesteś zaskoczony, jak Ci się podoba zestawienie tych 30 osób? No i zrobiło się. Polskie piekiełko znawców milion Tak. wyszło spod kamienia. Pioruny strzelają w tą czy w tą stronę, bo tak najważniejsze dwa tematy to Muza i Drzyzga. Czemu nie ma, czemu nie ma. A ja to No powiem tak, właśnie, no. czemu nie ma? Ciężko jest też tak mi ocenić z perspektywy wyboru, bo być może z 30 ludzi ja bym wybrał trochę inaczej. Być może Michał Winiarski wybrałby trochę inaczej. Być może Piotrek Graban wybrałby trochę inaczej. I to by się liczyło, różniło o dwie osoby, jedną, trzy, nie wiem. Poza tym trener kadry już tam siedzi w środku, zna pewne połączenia między zawodnikami, co jak funkcjonuje, a wiadomo, że bez tej chemii ogólnej wynik też jest zrobić ciężej. Tak? To, że na przykład nie ma Fabiana, a moim zdaniem Fabian grał naprawdę dobry sezon, grał dużo lepszy sezon niż poprzedni, to ja nie mogę powiedzieć, że Nikolaj Grbić zrobił źle i że trzeba go za to powiesić i tak dalej, bo Jakub Łomacz grał tak. Czegoż? Kuba to jego Przepraszam, brat. tak, przepraszam, bo Grzesiu, nie wiem, gra tak czy tak, to co z tego mówię, co czytam, bo to jest naprawdę. Musi być dosyć głęboka analiza, wnikliwa. Tak jak powiedziałem, inne połączenia też są ważne i to nie jest takie proste. Trener ma gdzieś tam swoją drogę, swoją koncepcję i jak on w to wierzy, no to nam pozostaje jedynie co, to tylko porozmawiać, ale no też trzeba w to wierzyć. Jeśli chodzi na przykład o atakującego, to na pewno Łukasz Kaczmarek w meczach już o dużą stawkę niejednokrotnie pokazał, jakim jest wartościowym zawodnikiem. Jak tak sobie filtrowałem Twittera, tam były porównania właśnie do Maćka Muzaja, do Karola Butryna, to bezapelacyjnie Łukasz jest dużo lepszym blokującym od tej dwójki. Jeśli chodzi o grę na siatce bez piłki, no to mówię, czyli piłka jest po przeciwnej stronie siatki, a jak on reaguje na pewne schematy, jak idzie przeciwnik, gdzie pomaga, gdzie stoi na tej siatce, gdzie się przesuje, to bezapelacyjnie, nawet dla mnie na ten moment, jest w tym elemencie lepszym zawodnikiem od pozostałej dwójki. Tak? A to, że potrafi świetnie atakować, potrafi świetnie zagrywać, nawet w kluczowych momentach, to już nie jednej edycji Ligi Mistrzów to pokazało. Także czy to jest jakiś też zły wybór, jeśli chodzi, bo już mówimy stricte o
podstawową dwójkę atakujących, bo jak to Nikola już zaznaczył, że Bartek i Łukasz Kaczmarek to dla niego są bezapelacyjnie na ten moment dwóch najbardziej, powiedzmy, wartościowych zawodników, czy tam kompletnych, i on o tym mówi otwarcie, nie boi się tego powiedzieć, a że na przykład jest Bartek Bołądź, a nie ma Maćka Muzaja, to już jest tylko kwestia Nikoli Girbicza, że tak wybrał i on wie najlepiej, dlaczego tak postąpił. Ja nie mówię, żebym postąpił tak samo i bym wybrał dokładnie tą samą 30, bo pewnie bym nie wybrał, ale on jest teraz szefem polskiej kadry, on decyduje, on bierze odpowiedzialność i tak naprawdę ma do tego pełne prawo. Zgadza się. W zeszłym roku zastanawialiśmy się bodajże z Oskarem Kaczmarczykiem, czy a propos drugiego atakującego kadry, to jako ciekawostkę powiem, zastanawialiśmy się, bo tak jak wspomniałeś, Łukasz Kaczmarek jest oczywiście statystycznie lepszym blokującym od reszty stawki, jeżeli chodzi o pozycję atakującego. Natomiast zastanawialiśmy się, czy Karol Butryn nie jest w stanie zniwelować tej przewagi Łukasza na bloku swoją zagrywką. To było też ciekawe. To by trzeba było dokładnie, trener od tego jest, że ma do dyspozycji wszystkie mecze, zwłaszcza gdzie są jakieś końcówki na styku porównywalne, tak, gdzie jest po 23, 24, 23 i tak dalej. Takie momenty są ważne. Jakby on to moim zdaniem przeanalizował, czy powinien przeanalizować, bo jeżeli na 20 takich końcówek Karol rozstrzyga dwie pozytywnie, a my będziemy pamiętać te dwie, a reszta wcale tak nie wygląda, no to już tutaj się mijamy z prawdą. Tak? Jeśli rozstrzyga połowę albo ponad połowę, to jak najbardziej można to rozważyć. I nawet jadąc czy to na olimpiadę, czy na jakikolwiek inny turniej, zawsze można wziąć takiego zadaniowca, bo im brutalnie kosztem jednego środkowego, tak? Bo trzema środkowymi to kiedyś się grało cały czas i drużyna się składała z trzech środkowych. I tutaj nie ma większego problemu, bo jeśli by to była wartość naprawdę dodana, to jak najbardziej tak. No ale to VNL, pomimo że zdobywa tam się punkty, które są ważne, też służy do tego, żeby jednak pograli inni zawodnicy. Także, żeby nie grać tą taką, powiedzmy, szóstką, siódemką, ósemką graczy, którzy będą występować najprawdopodobniej na olimpiadzie. I to już jest tylko kwestia trenera reprezentacji. Jak on sobie ten kalendarz ułoży, jak on dobierze częstotliwość gry, których zawodników, kto z kim, jak, gdzie, kiedy. To już jest tylko w rękach i w głowie Nikoli Girbicza. Rozmawiając z Andrzejem Kowalem, też poruszyliśmy temat Fabiana. Trener Kowal z kolei stwierdził, że Fabian nie gra dużo lepszego sezonu niż w zeszłym roku. Gra podobnie na wysokim poziomie i w jego odczuciu powinien znaleźć się w kadrze, żeby zwiększyć rywalizację, żeby ta rywalizacja umożliwiła zawodnikom dalszy rozwój. Z kolei Nikola Grbić w ostatnim wywiadzie, jednym z wywiadów, wspomniał, że Fabian nie byłby dobrym drugim rozgrywającym. Tak jak myślę, że Michał Winiarski, Andrea Anasazi, Tomasz Samuel Wuo nie byliby dobrymi drugimi trenerami. Istnieją role w ekipie, dla mnie jest ważne, aby każdy z zawodników zaakceptował swoją. No i właśnie pytanie, czy skłaniasz się bardziej ku trenerowi Kowalowi, który wspomina, że rywalizacja jednak zwiększa twój potencjał i umiejętności, czy jednak byłbyś za tym, co Nikola powiedział, że każdy ma swoją rolę i jeżeli w jakimś stopniu zawodnik dany nie pasuje do drużyny, no to musi po prostu siedzieć w domu, a nie grać. To, że każdy ma swoją rolę, to jest oczywiste, ale nie do końca właśnie kupuję to ja. To jest moje subiektywne zdanie, co powiedział trener Girbicz, bo to czytałem, że jaką wiadomość by wysłał Marcinowi Januszowi, jakby się czuł Marcin Janusz, gdyby trener powołał Fabiana. Nawet jakby miał to ustalone przecież z Januszem, że on będzie tą nominalną jedynką, to ja tutaj nie widzę większych problemów. Że co ja, no, wtedy Marcin Janusz miałby zrobić? Miałby się załamać, czy pójść się rozpłakać? On wiedziałby, Właśnie, że i tak czy nie będzie zamykamy, jedynką. czy nie zamykamy rywalizacji tak naprawdę w tym Tak, a momencie, bo... prawda jest taka, że jak Marcin Janusz będzie grał dobrze, to będzie grał. I ja mu tego Jasne. życzę z całego serca, pozdrawiam mu z tego miejsca. Jak będzie grał słabo, albo miał słabsze, dłuższe okresy, to pewnie Grbić będzie robił zmiany. I czy to będzie Fabian, czy to będzie Grzesiu Łomacz, czy to będzie Janek Firlej, to te zmiany pewnie będzie musiał robić.
Nie wiem, właśnie do końca mówię. Ja nie siedzę w tej kadrze, nie odbyłem niektórych rozmów, co pewnie trener kadry to zrobił. Jak to wygląda ta perspektywa Fabiana charakteru, jego zachowania? Bo to mówię, ja na tyle Fabiana nie znam, nie współpracowałem z nim nigdy, nie rozmawiałem z chłopakami z kadry na ten temat, bo to nie jest moja rola i moja kwestia na teraz. Także stricte to, że rywalizacja powinna być jak największa, to jak najbardziej tak, i że tutaj by była jakaś taka niewygodna wiadomość w przesłaniu dla Marcina Janusza, że nie wiem, czułby się jakoś bardziej zagrożony, to nie wydaje mi się, bo w 2014 roku, jak Fabian grał i Guma był tym takim wielkim wsparciem i to wyszło genialnie, to można by było spojrzeć tak samo. No co ten Fabian ma sobie pomyśleć, jak tutaj Guma będzie? To jak Guma ze swoim charakterem może być drugim? To nie jest tak. Czasami gdzieś tam tą głowę trzeba nagiąć i zwłaszcza jak jest dobro reprezentacyjne, to liczy się tylko drużyna i liczy się tylko wygrywanie. Tak naprawdę. Myślę, że jak zapytalibyśmy się Olka Śliwkę, że pojedzie na olimpiadę, przesiedzi całą olimpiadę na ławkę, wejdzie parę razy na przytrzymanie, może tylko przyjęcie albo na dwie zagrywki, ale zdobędziemy złoto, to jaka byłaby odpowiedź? Myślę, żeby się 2 sekund nie Jedziemy. zastanawiał. No, oczywiście. Także to nie bardzo kupuję tą wypowiedź. Ja mam, może mieć ona jakiś głębszy sens, inne dno, ale jeśli też trener ma swój taki, a nie inny plan, to pełna zgoda, jak powiedziałem, ma do tego prawo. Mógłby powołać Marcina Janusza i czterech chłopaków z pierwszej ligi, bo ma do tego prawo. No, to by było chyba jednak już duże zaskoczenie. Trudno, jak podpisuje się pod tymi Bierze klauzulami. odpowiedzialność za No. wynik, tak, oczywiście, nie, jasne, tak, to prawda. Nie. Właśnie też wspomniałeś o Maćku Muzaju, który rozgrywa naprawdę przyzwoity sezon, a mimo wszystko nie znalazł się w tej szerokiej kadrze. Jest wspomniany Bartek Bądź, Kuraś, Łukasz Kaczmarek, ale także jest młody Dawid Dulski z Zawiercia, który być może wielu szans w tym sezonie nie dostał, ale jest oczywiście wielkim prospektem polskiej siatkówki na tej pozycji. Chyba jesteś fanem, żeby młodzi zawodnicy dostawali szansę chociażby w takim turnieju jednym WNL-u, żeby złapali tej takiej międzynarodowej siatkówki i poczuli klimat wielkiego grania. Zgodzisz się? Czy wolisz, czy mają Tak, grać to najlepsi? dla mnie właśnie z tych pięciu atakujących z powołania to trzy miejsca byłyby jasne od samego początku, tak? Kurek, Kaczmarek i Dulski. Właśnie z racji tej młodości, że on wchodzi, będzie miał Dulski. czas, ale tak, i Dulski, dokładnie, to te trzy, że już zaczynamy go wdrażać i wciągać w te struktury, w ten klimat i tak dalej. I zostają nam powiedzmy dwa miejsca, Nikola powołał pięciu, jest powiedzmy trzech atakujących, tak? Bołądź, Butryn i Muzaj. No to jeden z nich musi odpaść i tak naprawdę, który by nie odpadł w tym sezonie, to by była ta sama dyskusja. Nie Tak. powołałby Karola Butryna, byłoby, ale czemu nie Karol, no to też gra świetnie, ma tą zagrywki i tak dalej. Bartek Błąd też rozgrywa bardzo dobry sezon. Zgadza I się. moglibyśmy też rozmawiać, czemu nie wreszcie Bartek Błąd? Może dojrzał, może musi spróbować, trzeba dać mu szansę. I to samo się tyczy Maćka Muzaja, także szczerze mówiąc, na tą chwilę kogo ja bym, brzydko mówiąc, odstrzelił z tej trójki, nie wiem, bo ja bym musiał się nad tym zastanowić kompletnie pod innym kątem, niż jak sobie siedzę przed internetem, filtruję internet, czytam różne rzeczy i tyle, co wiem, jak graliśmy z jednym, z drugim czy z trzecim zespołem. To na pewno taka analiza nie jest jeszcze tak adekwatna i dokładna, jaka powinna być, gdy jesteś trenerem pierwszej reprezentacji. Jasne. Mamy ogromny potencjał na linii przyjęcia. Jest naprawdę ogrom zawodników z wielkim talentem i dostrzegają to też już również, nie też, ale również trenerzy innych zespołów, że mówią, że zawodnik nawet piąty czy szósty w hierarchii jest w stanie wejść i jest w stanie dać niesamowitą jakość. Czy tam do kadry wraca w tym sezonie Wilfredo Leão, który był kontuzjowany w ubiegłym sezonie? Czy ty wyobrażasz sobie taką sytuację, że na główne turnieje, czyli Mistrzostwa Europy, turniej interkontynentalny kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich pojedziemy na przykład bez Wilfredo Leona? To zacznę od tyłu i wrócimy do tego. A Dobra. propos naszego urodzaju,
polskiego na linii przyjęcia, to z tego możemy się tylko cieszyć i tak naprawdę być zadowolony, że jest takie bogactwo, bo to jest bardzo ważna pozycja. Także tutaj możemy być przeszczęśliwi i taki ból głowy, jak ma obecnie trener Girbicz, to chciałby mieć każdy trener, bo nie musi wybierać z trzech, tylko może wybierać z ośmiu, czy tam z dziesięciu. I to jest na pewno wielki, wielki handicap naszej kadry. Idąc dalej, też jeszcze się odniosę do tego, co trener Girbicz powiedział, że skoro właśnie Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk mieli słaby sezon w Perudzi, bo tak trzeba to nazwać, bo tam nie zdobyli praktycznie nic, bo tam mistrzostwo świata nie wiadomo z kim Klubowe Mistrzostwo Świata i i po co i Superpuchar. kto za kogo pojechał, to znaczenia nie ma wielkiego, i ten Super Puchar Włoch tak samo, także z trzech najbardziej liczących się trofeum nie zdobyli nic, że to też oznacza, że on by miał ich nie połowy, nie powołać na kadrę. Oczywiście, że nie. A na ten moment, jak tak popatrzę na całą naszą kadrę, jak popatrzę, jak Bartek Bednosz fenomenalnie wkomponował się, jak wsiąkł w tą Zaksę i jak przesiągły tym ich nastawieniem, mentalem, tym zachowaniem na boisku, tam, no to każdy widzi, że tam Olek Śliwka wykonuje kapitalną robotę, to na dzień dzisiejszy 1-1, no to ja bym Leona tak zepchnął i Bednoża wciągnął od razu. Na ten moment, na dzisiaj. Jak będzie za miesiąc, za dwa, nie wiem, ale jakbyśmy mieli jechać na wielką imprezę bez Leona, osobiście w ogóle bym nie był zaskoczony. Bo mamy grać, mamy wygrywać i jak ktoś na to zasługuje swoją całą grą, pokazuje. Myślę, że magia Leona się już dawno skończyła, że on wejdzie i będzie robił huk na zagrywce po pięć rzędu. To nie przejdzie. Może strzelić tam raz czy dwa. Bednosz też może strzelić raz czy dwa. Semeniuk też może strzelić raz czy dwa. Ale cała inna kultura gry, to co ma Zaksa, to co ma Semen, a czego nie gra Perugia. Powtarzanie, zwolnienie ręki, nabijanie, powtarzanie, powtarzanie. Perugia tego nie ma. A Zaksa to ma nie od dziś. I Wilfredo też ma problem z takim systemem gry. Był przecież jakiś epizod z Heinenem, który też próbował uczyć kiwać. Czy próbował właśnie, żeby on nabijał piłkę, to było wielkie oburzenie, że on ma jechać z góry na dół, jechać z góry na dół. Okej, o 8 na 10 ma jechać z góry na dół, ale są takie dwie piłki, które może warto cofnąć, Przyszanować. ponowić. Tak, to, że on jest od atakowania, to nie ulega wątpliwości, ale to Łukasz Kaczmarek też jest od atakowania w Zaksie, a potrafi grać cierpliwie i grać tą miękką grę. I to mówię, to Zaksa ma, Perugia tego nie miała kompletnie. Tam był łomot z góry na dół i dlatego tak się Wracało. skończyło. Nawet Milan, jak grał z nimi, to Milan grał podobnie jak gra Zaksa. Jeśli chodzi o całą kulturę gry, o ten spokój, o ponawianie akcji, to Milan grał zbliżeniowo do Zaksy. No i Perugia sobie z tym nie poradziła. Tak, no właśnie to jest kolejna dyskusja, która wraca w przypadku kadry siatkarzy rok po roku, że no tak, przecież my z Wilfredo jeszcze nic tak naprawdę nie ugraliśmy, miało wzmocnić naszą kadrę. Są oczywiście też głosy ludzi, którzy chyba nie do końca właśnie, mam wrażenie, rozumieją cały system. No tak, ale. Jak funkcjonuje drużyna. My doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest fenomenalny zawodnik i też skreślanie go od Oczywiście. razu jest nie ma najmniejszego sensu. Chociaż ja po igrzyskach olimpijskich zadałem Oskarowi takie pytanie właśnie, czy nie staliśmy się trochę jego więźniem Wilfredo, czy w momencie, kiedy on nie jest na boisku, to czy on musi dostać 30 piłek, Kuraż musi dostać 30 piłek. Wtedy Michał Kubiak był takim spoiwem, którym prawdopodobnie mógłby być w tej chwili Olek Śliwka, który dostaje 15, ale najważniejszych piłek. I rozgrywający cały czas go musi karmić. No, w momencie, kiedy masz tak równy zespół, taki rozkład ataku, gdzie środkowi jeszcze przecież są turboofensywni, okazuje się nagle, że tych piłek nie ma 30, tylko już jest właśnie 15 na przykład, czy 20 piłek, z których i jak to właśnie twoim zdaniem funkcjonuje? Czy my jesteśmy w pewnym stopniu więźniami talentu Wilfredo Leona, który jest oczywiście fantastycznym zawodnikiem, ale czy przez to też nie upraszczamy trochę swojej gry? To właśnie, aby być do końca dobrze zrozumianym, to oczywiście, że to jest zawodnik topowy, wielkiej klasy i ja nie mówię tutaj, żeby go skreślać,
broń Boże, z kadry, bo on w jakimś stopniu na pewno jest nam potrzebny. Ale jeśli sytuacja by tego wymagała i była adekwatna, to potrafię sobie ułożyć to w swojej głowie, moje subiektywne zdanie, że nie zabieram Wilfredo Leona na wielką docelową imprezę. Przez pryzmat tego naszego bogactwa, które mamy na tej pozycji. No bo jeśli Leon w tym czasie kadrowym będzie pokazywał swoją topową formę, no to też bezapelacyjnie ciężko jest go odstrzelić. Oczywiście. Ale Jasne. jeśli on nie będzie prezentował tego poziomu, być może, który gdzieś tam trener sobie w głowie założył, no to jak najbardziej tak. A czy staliśmy się zakładnikami? Tu jest też duża praca na pewno do wykonania trenera i rozgrywającego. Tak jak oni ze sobą będą siadać, analizować, będą rozmawiać, to na przykładzie Marcina Janusza można powiedzieć, że jest to na tyle już doświadczony i dojrzały gracz, że on to doskonale rozumie. I myślę, że on nie będzie pchał co drugiej piłki, wiedząc nawet, że na lewym skrzydle jest Leon. A mało tego, będzie go nawet umiał schować w pewnych momentach, żeby może w nieoczekiwanym momencie dla przeciwnika dać mu te dwie, trzy piłki nawet pod rząd. Ale to nie chodzi o to, żeby grać tylko Leon, zwłaszcza za Jasne. trzeciego metra, bo możemy grać taką różnorodną siatkówkę, że skoro do tej pory Leon nie zbawił polskiej reprezentacji, to jej nie zbawi, ale może jej jedynie bardzo pomóc. Ale nie możemy na pewno jako kadra być zafiksowani, że te lewe skrzydło, zwłaszcza w tym momencie, kiedy będzie na nim Leon, to ono rozwiąże nam wszystkie problemy, bo nie rozwiąże. Zgadza się. Dominik, czy w Twoim odczuciu kadra właśnie ta taka finalna czternastka na najważniejszej imprezy sezonu, to znaczy na Mistrzostwa Europy, na ten turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, czy ona w Twoim odczuciu będzie dużo różniła się personalnie od tej kadry, która zakończyła ubiegły sezon srebrnym medalem Mistrzostw Świata, czy jednak będą pewne zmiany? Jak myślisz? Dużo, dużo na pewno, nie? Myślę, że dużo na pewno, nie? Jedna, dwie zmiany, to myślę, że może być wszystko, co zobaczymy. Także z mojej perspektywy tak to będzie wyglądało, ale to trzeba na to też poczekać, oby wszyscy zawodnicy byli w zdrowiu, żeby kontuzja nikogo nie wyeliminowała, bo Jasne. już na to nikt nie ma wpływu, a mamy tylu świetnych zawodników na każdej pozycji, że naprawdę może być ciekawa rywalizacja i może to tylko być z dobrym skutkiem dla reprezentacji. A czy w Twoim uczuciu najważniejszą imprezą sezonu są Mistrzostwa Europy, czy jednak ten turniej kwalifikacyjny do Igrzysk? Ja bym osobiście wszystko podporządkował pod igrzyska. Okej. Tam ciągle w ćwierćfinale wypadamy, no to już czas to zmienić wreszcie. Oczywiście, jako trener reprezentacji chciałbym wygrać Mistrzostwo Europy albo zdobyć medal. To nie jest tak, że to bym całkowicie odpuścił i nie miał tego na uwadze, ale jeśli miałbym ustawić priorytety, to na pewno były to kwalifikacje Igrzyska i Mistrzostwa Europy. Tak, zgodzisz się chyba, że tylko kataklizm mógłby nam odebrać kwalifikację olimpijską, bo drużyny, z którymi będziemy grali, to mamy tutaj Chiny, Bułgarię, Meksyk, Kanadę, Holandię, Argentynę, Belgię. W zasadzie z takiego ścisłego topu mamy Argentynę, czyli brązowych medalistów Igrzysk Olimpijskich. Nieobliczalna jest na pewno drużyna czyja? Holandia z Nimirem, Belgia ze starzejącym się Samem Deroną. Umówmy się, że nie powinniśmy tam mieć żadnych problemów z uzyskaniem kwalifikacji. Zgadza się, nie powinniśmy, ale też nie może wkraść się takie uśpienie, bo turniej w Europie będzie na pewno, jeśli mówimy o mistrzostwach Europy, to będzie na pewno dużo trudniejszy i na dużo wyższym poziomie. Żeby to właśnie też tak nie wyszło, że ten cały ładunek energetyczny, to wszystko zostanie spożytkowane tam, a tam sobie zagramy na pół gwizdka i się nagra. No bo też wtedy wyjdzie, że się jednak nie nagra i będzie za duża nerwówka. Bezapelacyjnie, jako potencjał, to jesteśmy tam grubo, grubo nad kreską i najwyżej. Tylko zawsze ten potencjał czy papier to weryfikuje boisko i tam trzeba tą kropkę nad i postawić. A
Mistrzostwa Europy mają być rozgrywane, będą rozgrywane w czterech krajach, mianowicie będzie to Macedonia Północna, Włochy, Izrael i Bułgaria. Czy w Twoim odczuciu na takim turnieju logistyka, to znaczy przemieszanie się z miejsca na miejsce, może mieć jakiś wpływ na wynik i formę zespołu? Szczerze to nie wiem do końca, bo to jest tam 2 godziny lotu samolotem i to wszystko. Pytanie na ile przed meczem, jak, to najbardziej by chyba trzeba było pytać samych aktorów, czyli zawodników, jak oni to czują, jak oni to odbierają. Być może ktoś powie, że to jakiś wpływ ma, 5 innych powie, że kompletnie nie ma to dla niego znaczenia. No jakby mieli podróżować pewnie autobusami, jeździć po 10 No tak. godzin, to na pewno by to mogło mieć, zwłaszcza powiedzmy 2 dni przed meczem. Jak wsiądą w samolot, no oczywiście, że pewnie lepiej by było, jakby siedzieli na jednym miejscu cały czas i nie musieli nigdzie podróżować. Również tam, jak było to, odbywały się czempionat w Słowenii, to też ten dzień czy 2 dni przed meczem, te przeloty, to wszystko, no jest to, no nie jest to na pewno do końca komfortowe, ale czy to aż tak przeszkadza, aby tutaj powiedzieć ewentualnie, że nie wiem, przegrywa się mecz powiedzmy 3-1 czy 3-2, a wszyscy są na przewagi, to wtedy się szuka wszystkiego. No tak. Wtedy te clue tej porażki można zwalić na zmianę zakwaterowania. Być może. Nie chciałbym mówić, że absolutnie tak nie jest, być może tak, ale najlepiej wiedzą o tym sami zawodnicy, jak oni się czują później. Dobra, no i kończąc temat kadry, powiedz mi, jak w twoim odczuciu zakończymy ten sezon? Mam na myśli, czy zdobędziemy jakieś medale w tym roku. Mam na myśli tutaj Mistrzostwa Europy, Ligę Narodów i kwalifikacje olimpijskie. Jak twoim zdaniem skończy się ten sezon? To jest oczywiście w formie zabawy. Nic. Zakwalifikujemy się na olimpiadę i z każdej imprezy przywieziemy medal. Okej. A twoim zdaniem będzie jakieś złoto w tym sezonie? Zależy też, jak będzie traktowana ta Liga Narodów tak naprawdę, jakim będziemy mieli składem. A czy będzie jakieś złoto? Szansa na pewno jest i miło by było, jakby było to złoto. Jeśli nie będzie i byłyby, nie wiem, strzelam, srebrny i brązowy medal, czy 2 brązowe, czy 2 srebrne, to też nie ma co ubolewać, bo medal z każdej imprezy to jest medal, to jest wielka sprawa i trzeba to szanować. Może gdzieś tam się za bardzo przyzwyczailiśmy, jak w 2014 było złoto, w 2018 było jeszcze bardziej nieoczekiwane złoto, także gdzieś to zaczęło wśród kibiców w głowie szumieć, że już teraz będziemy cały czas na tym topie i jesteśmy na topie, bo to top to nie tylko złoto, złoto, złoto. Jak na każdej imprezie stajemy na podium, przywozimy medale, to zdecydowanie możemy siebie uważać za topową reprezentację i bezapelacyjnie taką jesteśmy. Dzięki. No i chciałem jeszcze ruszyć z Tobą trzeci temat. Temat kadry chciałem zamknąć i trzeci temat, mianowicie co nas czeka jeszcze no już w maju. Finał Plus Ligi. Jastrzębski Węgiel kontra Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Mecz o trzecie miejsce pomiędzy Alubonem CMC Wartą Zawiercie i Asseco Resowią Rzeszów, a także Crème de la Crème, czyli finał Ligi Mistrzów. Po raz kolejny Grupa Azoty, Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. To może zaczniemy od meczu o brązowy medal. Alubron CMC i Warta Zawiercie, czyli zespół tobie bliski twemu sercu. I Asseco Resowia Rzeszów, co spotkają się w batalii o brązowy krążek. Duże rozczarowanie na pewno w obydwu drużynach, ponieważ te mecze półfinałowe dostarczyły emocji. Natomiast po ćwierćfinałach wydaje mi się, że kibice ostrzyli sobie zęby na coś jeszcze apetyczniejszego, bo w zasadzie rywalizacja w jednej i w drugiej parze półfinałowej zakończyła się w trzech spotkaniach. Zawodnicy mają trochę czasu, żeby trochę głowę wyczyścić przed tą potyczką o brązowy medal. Kto twoim zdaniem jest faworytem tego zestawienia i jak duży wpływ na grę Zawiercia będzie lub nie będzie miał Uroš Kovačević, bo czy on zagra, to na ten moment nie wiadomo. No to odnośnie Urosza ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo nie mam je w zespole w środku, aby tu wydawać jakieś wyroki, ale z tego, co tam lata po świecie, to
Czy miałoby to wielki wpływ, to naprawdę nie wiem, bo to, że on potrafi indywidualnie przez moment zrobić coś naprawdę ekstra, to fakt, ale to, że potrafi destrukcyjnie działać na swój zespół, to jest drugi fakt. Były mecze, gdzie Marcin Waliński grał, jeśli weźmiemy stricte same cyferki, to grał naprawdę dobre zawody, nawet lepsze mecze rozgrywał aniżeli Urosz i jeśli ta chemia cała na boisku też jest in plus, no to tutaj jakiejś wielkiej straty wtedy bym tam nie upatrywał, mimo że Urosz jest uważany za wielką osobowość siatkarską i niesamowitego zawodnika i owszem, miał takie momenty i tak grał, że faktycznie, tylko też wtedy zawiercie stawało się właśnie zakładnikiem Urosza. Urosz gra, to ciągniemy, wygrywamy albo jesteśmy na równi z tymi mocnymi zespołami, Urosz nie gra, to nie gramy. To też tam o czymś świadczy. Także w tej rywalizacji, że Rzeszowian z Zawierciem, mówię, czy Urosz będzie grał, czy nie będzie, to absolutnie nie wiem, ale sercem jestem za Zawierciem, kibicuję im, chciałbym, żeby ten brązowy medal mieli po raz drugi. Ale rozum mi podpowiada, że jednak to Rzeszów wygra, ponieważ jakość gry Rzeszowa na dużo dłuższym dystansie była lepsza grając z Zaksą, aniżeli jakość gry Zawiercia przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi. I to jest też taki punkt zapalny, gdzie ten Rzeszów jak to utrzyma, tą swoją dyspozycję z Zaksy, zwłaszcza z meczu numer 1 i z meczu numer 3, no to Zawiercie będzie miało bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Okej, czyli twoim zdaniem, a gdybyś miał Serce typować, mi mówi, że Zawiercie, a rozum podpowiada, rozumiem, że że jednak Rzeszów. Rzeszów. W ilu meczach nie mam pojęcia, ile to będzie trwało, czy 3, 4, czy 5, ale tak to mi wychodzi na obserwacji z Dobra. tego, jak te półfinały wyglądały. To zobaczymy, czy serce, czy rozum wezmą górę Dokładnie. w tej rywalizacji. Czeka nas jeszcze naprawdę sporo grania w finałowych potyczkach. Właśnie Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn i Jastrzębski Węgiel to są zespoły, które mogą rozegrać w sumie jeszcze 6 spotkań. Także to jest znowu ogromna pigułka siatkarskich emocji. Zaksa Kędzierzyn-Koźle po przybyciu do drużyny Bartka Bednoża zdaje się, wróciła na odpowiednie tory i zaczęła znowu wygrywać, pokonała, wiadomo, świetny projekt Rzeszów w półfinale. Teraz no, w zasadzie jak walec zaczęła się toczyć swoim, mimo tych wszystkich ciosów, które zbiera, bo to nie jest też tak, że oni bez problemu awansowali do tych finałów, bo oni bili się przecież z Perugią w czwartek, w niedzielę, poniedziałek, Wielkanocny, bili się już z projektem Warszawa. Także ta kumulacja spotkań jest naprawdę ogromna, tam praca fizjoterapeutów na pewno wre. No i pytanie właśnie, czy spotkałem się z taką opinią, to Piotr Kuka powiedział w naszym podcaście, że wyobraża sobie, że Zaksa zdobywa Mistrzostwo Polski, natomiast ten jeden mecz, który może się im noga podwinąć, może być finał Ligi Mistrzów, że łatwiej jest o Zaksę ograć oczywiście w jednym spotkaniu niż w całej serii. Tutaj chyba nie ma dyskusji, pewnie też się z tym zgodzisz. Jakie argumenty ma Jastrzębski Węgiel, żeby w końcu tę Zaksę zbić z piedestału? Co do tego, co powiedziałeś o tym jednym meczu, no to nie jest żadna Ameryka i tutaj Piotr, Łuka, co się wypowiadał, absolutnie się pod tym podpisuje, bo to jest jeden, jedyny mecz i dyspozycja dnia, jeżeli tutaj na jakieś wyższe obroty wskoczy Jastrzębski Węgiel, a Zaksa będzie miała delikatną zapaść, to może tak się skończyć, że Ligę Mistrzów wygra Jastrzębie. Jednak tak patrząc z perspektywy przebiegu całej ligi i teraz jakości od kiedy jest Bartek Bednosz, bo zastąpić Semeniuka jeden do jednego to była mega trudna sprawa i to nie jest żadna niespodzianka, nic odkrywczego. Cały siatkarski świat o tym wie, że
Jeśli Bartka Bednoża by w tej drużynie nie było, to jakikolwiek medal byłoby bardzo trudno Zaksie, bo już nawet z takim projektem, jak prezentowała Warszawa tą swoją siatkówkę w ćwierćfinałach, to era Zaksy w lidze już mogłaby się wtedy zakończyć. Jednak wykorzystali moment. Bartek Bednoż wkomponował się świetnie i jest jednym niewątpliwie liderów tego zespołu i ta wielkość do nich wróciła bardzo szybko. Uważam, że pomimo tego, że te szanse w jednym meczu Jastrzębie ma na pewno większe niż w Mistrzostwie Polski, to gdzieś tam w moim odczuciu Zaksa bierze wszystko. Jednak. Tak, jednak tak to widzę. Być może pomylę się raz albo nawet dwukrotnie. No, będziemy mieli wtedy przyjemność z oglądania jeszcze większą. Ale właśnie, czy twoim zdaniem to będzie duża niespodzianka w momencie, kiedy Jastrzębski Węgiel wygra Mistrzostwo Polski i Ligę Mistrzów? To nie wiem, przecież oni też tam się tam znaleźli nie przez przypadek, prawda? Także to jest pierwszy finał Ligi Mistrzów z dwoma polskimi drużynami. Tak, obydwie drużyny zasłużyły na to, żeby się tam znaleźć, także chyba nie by mogli mówić aż o takiej niespodziance. Wiadomo, że mówi się o Zaksie jako o dwukrotnych zdobywcach Ligi Mistrzów. Mają teraz szansę na trzeci triumf z rzędu. To jest absolutna maszyna do wygrywania, mimo tego, że zmieniają się trenerzy, zmieniają się zawodnicy, ta kultura gry cały czas tam ewoluuje i no właśnie, czy to będzie niespodzianka, jeżeli Jastrzębski pokona Zaksę? No to znaczy powiem tak, jeśli Jastrzębie by wygrało Mistrzostwo Polski i Ligę Mistrzów, to o sensacji na pewno bym nie mówił, o jakiejś niespodziance, tak? Ale jeśli jedno z tych trofeum padnie łupem Jastrzębskiego Węgla, no to absolutnie, to nawet nie niespodzianka, bo tak jak powiedziałeś, tam nie są chłopcy z przypadku zebrani, nie grają w siatkówkę od przedwczoraj. Jeśli oni zagrają ten swój pik formy w danym momencie, jeśli będą zagrywać przede wszystkim tak jak potrafią, no to Zaksa nie będzie miała łatwego życia, broń Boże, ale ta cała organizacja gry i kultura gry jest jak najbardziej po stronie Zaksy, ale no, Jastrzębie ma nieobliczalnego Bojera, który w każdym momencie może wyjść i nie wiem, przez 2 sety może Kopnąć. serwować bardzo źle, a w jednym secie czy w kolejnych dwóch może serwować seriami bardzo dobrze. Tomek Fornal jest również świetny w tym elemencie. Jurek Glader od czasu do czasu też potrafi kopnąć. Klevenoz z jego zmiennością zagrywki również naprawdę bardzo ciekawie, także to na pewno nie będą łatwe mecze dla Kędzierzyna i nie twierdzę, że oni sobie tam spacerkiem po tym przejdą. Tylko takie subiektywne odczucie mam, że są w stanie zdobyć Ligę Mistrzów po raz trzeci z rzędu i wygrać Mistrzostwo Polski, aby wróciło do Kędzierzyna. Ale tak jak mówiliśmy, sensacja, nawet jeśli 2 razy by wygrał Jastrzębski Węgiel, czyli zdobyłby Mistrza Polski i Ligę Mistrzów, to na pewno nie sensacja dla mnie, jakaś niespodzianka. A jak weźmie jedno trofeum, że się podzielą, mniej więcej konstans można powiedzieć. To są zespoły, które jeden czy drugi jak najbardziej może to zrobić. I przy czym coś powiedzieliśmy, na pewno łatwiej będzie przez pryzmat Ligi Mistrzów, ponieważ to jest tylko jeden mecz. Może tam też emocje będą trochę inne, bo jak zawodnicy sobie Zaksa już grała, to trofeum 2 razy, Jastrzębianie nie grali ani razu, to myślę, że w Kędzierzynie będzie mimo wszystko gdzieś tam wewnętrznie dużo większy spokój panował pod tym względem. To jest w ogóle niesamowite, właśnie tak jak też już przy okazji poprzedniego pytania wspomniałem o tym, że tam zmieniają się trenerzy, zmieniają się kluczowi zawodnicy, prezes się ostatnio też zmienił, a oni dalej funkcjonują na najwyższym poziomie i tak jak wspomniałeś, to Właśnie, jest pewne. widzisz, właśnie, może kluczowi zawodnicy właśnie się nie zmienili. Śliwka, Kaczmarek, David Smith, może kluczowi zawodnicy się nie zmienili. To Bo to jest nie jest takie, bo to sprytne. jest, tak, bo to jest fakt, tak? O tym się nie dyskutuje, kto został, kto odchodzi. Był Nikola Grbić, nie zdobył mistrza Polski, tylko przyszedł Gianni Kretu, zdobył 3 korony. Jest teraz Tomasz Samuel, ma szansę zdobyć 3 korony. O, a w składzie niezmiennie, okej, jeszcze teraz po tym rok do roku to już w ogóle kosmetyczna zmiana, ale mówimy, jak Nikola odchodził, Kochanowski, Zatorski, Tonutti, to była spora zmiana.
Ale jak widać, nie na tyle spora, żeby ten cały kręg osób się rozpadł. Może tu według tego klucza warto spojrzeć na Zakrze, że skoro został David, który mimo metryki jest świetnym zawodnikiem, się prezentuje naprawdę wybitnie. Łukasz Kaczmarek gra swoje, Olek Śliwka również i bezapelacyjni liderzy ze zespołu. Może to wynika z tego, że wokół tej trójki trzeba budować. To jest sprytne, co powiedziałeś. Ale tak, no pełna zgoda. Jak się tak człowiek zastanowi, no to, to faktycznie no wychodzi na to, że jeszcze Zaxę w przyszłym sezonie czeka naprawdę bardzo, bardzo dobry sezon. A Dominik, w jakim elemencie siatkówki twoim zdaniem rozegrają się te spotkania? Czy to będzie utrzymanie przyjęcia zagrywki, czy to będzie presja zagrywką, czy to będzie blok? Jaki element może być kluczowy w tej rywalizacji na przestrzeni potencjalnie 6 spotkań, a przynajmniej 4? Za zagrywka to nie powiem nic odkrywczego, ale poza zagrywką myślę, że takim smaczkiem, gdzie to może się rozegrać i jest ze sobą stricte powiązane, także obrony przede wszystkim, gra w obronie plus wysoka piłka. Kto więcej będzie czyścił tych brudów z niekomfortowych sytuacji, ten moim zdaniem ma zdecydowanie większą szansę, żeby przechylić tutaj zwycięstwo na swoją korzyść. Okej, okay, dobra, to tak już podsumowując, czyli ty jesteś zdania, że jednak Zaxa bierze wszystko. Podtrzymuję. Podtrzymujesz, okej. Okay. Dominik, świetnie, to było moje ostatnie pytanie, także chciałem ci serdecznie podziękować i życzyć udanego urlopu z rodziną, żebyś naładował baterię przed nowym sezonem i żebyśmy zobaczyli jeszcze lepszy Ślepskę, Malów Suwałki i żebyście dostarczyli swoim kibicom jak najwięcej pozytywnych emocji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Do Ci zobaczenia. również i wszystkiego dobrego. Moim gościem był Dominik Kwapisiewicz, trener Śląska Malów Suwałki. Składam się.